Dzień dobry, witajcie kochani. Za nami, proszę bardzo, zima w pełni. Dzisiaj dzień 24. No, powoli zbliżamy się już do końca. Ostatnia nasza dziesiątka. No, przyszedł czas na miłość. Dzisiejszy odcinek zatytułowany jest Miłość. No, o miłości tutaj cały świat i wszechświat rozpisuje się na różne sposoby. Poeci piszą wiersze, malarze, malarki malują o miłości. Miłość jest wszechobecna. Temat niewyczerpywalny, jak sądzę. Jeśli mówimy w jodze o miłości, to zawsze zaczynamy od tej miłości do samego siebie. I jakkolwiek by to tandetnie nie brzmiało, czy trywialnie, to właśnie no, tak ja się z tym zgadzam. Że tę miłość, która potem przelewa się na wszystko inne w naszym życiu, no, potrzebujemy, żeby wybrzmiała w nas, dla siebie samych. Żeby z troską i z miłością się ze sobą w życiu obchodzić, bo bywają momenty trudne. Więc no, dobrze jest o siebie zadbać i dać sobie trochę tego wsparcia, kiedy akurat nie mamy nikogo blisko, kto mógłby nam potowarzyszyć. Więc tak, miłość dla siebie, potem dla innych, dla świata, jeżeli tak poczujemy. Ale dzisiaj z tą miłością zostańmy w swoim sercu. I całą tą praktykę będziemy dedykować po to, żeby właśnie wzmacniać albo rozniecić i poczuć w sobie to uczucie. Poczuć uczucie, tak. No, tak to zabrzmiało. Rozgrzejmy sobie dłonie. Zaczynając powoli, ale coraz intensywniej. Niech to wybrzmi. Między naszymi dłońmi poczujmy ciepło. Poczujmy ciepło jeszcze mocniej, jeszcze się rozgrzewamy. I teraz połóżmy ją sobie. Połóżmy dłonie na sercu. I kilka wdechów i wydechów, oddając symbolicznie to ciepło do serca, do tego miejsca, któremu miłość jest dedykowana. Wdech i wydech. Niech ta jakość wzrasta, kiełkuje. Niech z nas wypływa. Po prostu pozwólmy jej na to. Jeszcze jeden wdech i wydech. I teraz przenieśmy swoje dłonie na ramiona i zbliżając łokcie do siebie, wysoko w górę wdech, otwieramy klatkę piersiową i wydech. Jeżeli taki siad nie jest nam wygodny, to oczywiście szukamy sobie wygodniejszej pozycji, zawsze tak jest. Dbamy o swój komfort i wydech, wdech. I wydech, i w górę wdech, i wydech, i teraz w drugą stronę. Od tyłu w górę, i wydech, wdech, w górę, wydech, wdech, i wydech. Ostatni raz, i wydech. I teraz robimy naprzemiennie. Czyli prawy łokieć w górę, lewy w dół. I znowu się spotykają. Prawy w górę, lewy w dół. I znowu się spotykają. I jeżeli mamy złapany ten rytm, to możemy troszeczkę szybciej. I w drugą stronę. Lewy łokieć w górę, prawy w dół. Lewy w górę, prawy w dół. Tak, naprzemiennie. I troszkę szybciej, jeżeli się da. O. I
I wystarczy, rozluźniamy. I teraz możemy zmienić skrzyżowanie nóg. I teraz takie ćwiczenie. Te ćwiczenia już może czujemy, tak? Taki przypływ, troszeczkę więcej ciepła do tego miejsca. Te wszystkie ćwiczenia, które pracują nam z górną częścią, właśnie z klatką piersiową, otwierając, no to na poziomie fizycznym otwieramy, ale też mentalnie otwieramy się. Mentalnie ten obszar serca przygotowujemy na przyjmowanie i dawanie. I teraz takie ćwiczenie jeszcze. Przenosimy dłonie tutaj w pachwiny. Możemy kciuki przenieść do tyłu, palce zostawić. I teraz zrobimy sobie wdech, podciągając delikatnie przeponę do góry. Wdech. I zatrzymamy powietrze i zrobimy ramieniem do tyłu 5 razy. 5 takich kółek na bezdechu i lewą ręką 5 na bezdechu. I wypuścimy powietrze. 3 razy tak powtórzymy. To jest takie ćwiczenie, które pozwoli nam doprowadzić więcej krwi do obszaru serca, czyli dotlenić jednym słowem nasze serce. 3 razy powtórzymy. Proste ćwiczenie. Bardzo fajnie nam tutaj działa na obszar serca, na klatkę piersiową. Wdech. Wstrzymujemy. I 5 razy. I lewa. I wypuszczamy powietrze. Powtarzamy. Wdech. Można wdech robić przez nos, można przez usta, jak nam jest wygodniej. I trzeci raz powtarzamy. Wdech. Wstrzymujemy powietrze i na prawą stronę, i na lewą po 5 razy. I z tym wydechem wypuszczamy wszystko, czego nie potrzebujemy więcej. Teraz przenieśmy dłonie z tyłu, zaplatając je u nasady. Możemy sobie tutaj łapiąc wydłużyć troszkę szyję. Wydłużamy, otwierając klatkę piersiową i zróbmy kilka takich dynamicznych skrętów, tak żeby jeszcze dogrzać górę. I wystarczy. Przejdźmy do klęku podpartego. Przenieśmy się na przedramiona. I teraz będziemy wchodzić do pozycji delfin. Można, jeżeli dla kogoś będzie to trudna pozycja, można sobie wziąć kostkę pod przedramiona. Będzie troszeczkę łatwiej. A potem, jeżeli poczujemy, że już ciało jest gotowe, można przejść na matę. Czyli ja mam zaplecione dłonie, łokcie pod ramionami, podwijamy palce stóp, wdech i z wydechem przechodzimy do pozycji delfin. Na początek mogą być ugięte nogi w kolanach. Wdech i z wydechem spróbujmy wyprostować jedną nogę, wdech i drugą nogę, wdech i wydech, wdech. Wydech, a teraz spróbujmy obydwie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I wydech. I jeszcze raz wydech. Klękamy. Przenosimy dłonie do tyłu. I albo dłonie na macie, albo dłonie na kostce, albo możemy wejść wyżej. Otwieramy klatkę piersiową, zbliżając łopatki do siebie. I w górę wdech, i wydech rozluźniamy. I w górę wdech, łopatki do siebie, i wydech rozluźniamy. I jeszcze raz.
i wydech, i ostatni, i wydech. I przechodzimy znowu na przedramiona, znowu do pozycji delfin. Unosimy kolana, wychodzimy w górę, prostujemy nogi. Uginamy wysoko pięty, wysoko pośladki, wdech i wydech, opuszczamy. I wdech, i wydech. I wdech, i wydech. I teraz uwaga, przeniesiemy się do pozycji deska. Wdech, uginamy nogi w kolanach i wydech do delfina. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I ostatni raz. Wydech i klękamy. I znowu przechodzimy do pozycji siadu. Przenosimy dłonie do tyłu. I albo sobie zostajemy w tej pozycji, w której otwieramy klatkę piersiową, łopatki do siebie. I z wydechem rozluźniamy, albo wychodzimy wyżej. W górę biodrami, wdech i wydech. I w górę wdech i wydech. I jeszcze raz. I wydech. I ostatni. I wydech. I trzecia seria desek i delfina. No tutaj tylko tak przypomnę, deski na przedramionach wzmacniają nam oczywiście całą tą tutaj partię mięśni, wzmacniają też mięśnie klatki piersiowej, mobilizują obręcz parkową, dają nam po prostu więcej mocy i więcej siły, wzmacniają całe ciało tak naprawdę. No i oczywiście w delfinie otwieramy sobie później klatkę piersiową. Te przejścia powodują, że znowu dotleniamy sobie, wpuszczamy tutaj więcej tlenu, więcej krwi, czyli więcej tlenu. No jak wpuścimy więcej krwi i tlenu, no to nasze serce lepiej pracuje. A przy okazji to jest tak, że zauważamy je. Zauważamy nasze serce i zazwyczaj serce kojarzy nam się z miłością. Więc tak zostańmy w tej miłości do siebie dzisiaj. No i jeszcze raz. Ostatnia seria. Unosimy kolana i wychodzimy w górę. Opuszczamy pięty i przechodzimy do deski. I w górę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech, wydech. Ostatnie dwa razy. I ostatni raz. Wydech, klękamy. Przenosimy do siadu. Pośladki napięte, dłonie do tyłu. I albo wersja. Odpychając się dłońmi, wysklepiamy klatkę piersiową, pępek przyciągnięty do kręgosłupa, łopatki do siebie. Albo wdech i z wydechem biodra w górę, albo możemy jeszcze przenieść rękę do tyłu, raz jedną, raz drugą na zmianę. Wdech i z wydechem prawa ręka do tyłu i powrót. I wydech, lewa do tyłu, powrót. I wydech. I wdech, i wydech, i wdech. Ostatni raz, i wdech, i lewa, i wdech. I wystarczy. A teraz przenieśmy się do leżenia na plecach. Zrobimy sobie kołyskę, rozluźniając nasze plecy. Czyli taka kołyska, która będzie dla nas bezpieczna. Musimy mieć okrągłe plecy, żeby sobie tutaj nie poobijać za bardzo kręgosłupa. Hop. Hop. Dawno się tak nie turlałam. Tak. I
wystarczy i zostajemy na macie. I zrobimy sobie teraz dwie opcje mamy. Albo wejdziemy sobie do pozycji most, tak, gdzie też mamy otwartą klatkę piersiową. Możemy ręce przenieść do boku, poodpychać się stopami, przenieść troszkę napięty, wysklepić cały tutaj ten przód w górę. Wyobrażając sobie, że każdy wdech napełnia nasze serce miłością, jakkolwiek to brzmi, a z wydechem po prostu uwalniamy, co tam na tym sercu nam zalega, co nam blokuje, żeby ta jakość miłości była najlepsza. I to jest wariant numer jeden. Przyciągnijmy sobie kolana do klatki piersiowej, kołyską z boku na bok, żeby odprężyć odcinek lędźwiowy. No i teraz znowu stawiamy stopy na macie. I albo most, albo zróbmy sobie mostek, czyli przenosimy dłonie wnętrzami przy uszach. Robimy wdech, unosimy z wydechem biodra w górę, wdech i z wydechem odpychamy się dłońmi, stopami, wychodząc w górę. I powolutku powrót. Od razu przyciągamy kolana do klatki piersiowej, żeby odprężyć odcinek lędźwiowy i znowu przetaczamy się z boku na bok. Przetaczamy. Wdech i wydech. No, po takich ćwiczeniach otwierających na pewno, to na ten temat już badania zostały przeprowadzone. Wszystkie ćwiczenia otwierające klatkę piersiową powodują, że nam się po prostu lepiej oddycha. Jest więcej przestrzeni. Mobilizujemy płuca i mobilizujemy się do głębszego oddychania. Czyli więcej tlenu wpuszczamy i więcej zastałego powietrza wypuszczamy z płuc. Takie proste mechanizmy. I możemy przy tym poczuć też więcej lekkości i przestrzeni w sercu. I na koniec zróbmy sobie już takie uspokajające, wyciszające ćwiczenie, ale jednak jeszcze z koncentracją na klatce piersiowej. Weźmy kostkę lub cokolwiek, co możemy podłożyć między łopatki, tak, żeby klatka piersiowa była wyżej, żeby nasze ramiona nam spokojnie sobie tutaj swobodnie opadały. Pod głowę, jeżeli potrzebujemy, podkładamy sobie poduszkę. Jeżeli nasza szyja jest wrażliwa i nie lubimy, żeby nam ta głowa tak zwisała, to można sobie coś podłożyć. Mi się akurat podłożył kucyk, więc jest ok. No i teraz puszczamy luźno, swobodnie nasze ciało. Jeżeli to jest dla nas za wysoko, no to oczywiście wychodzimy z tej kostki, bo nie chcemy żadnego napięcia, żadnego naprężenia. Chcemy, żeby ciało poczuło się wygodnie, komfortowo. Żeby zeszło też napięcie z obszaru klatki piersiowej. Żeby nam się tutaj zrównoważył ten obszar. Na poziomie fizycznym, kiedy się zamykamy praktycznie codziennie, jeżeli mamy siedzący tryb pracy, zamyka nam się ten obszar. I też możemy sobie pomyśleć, że zamykamy się na miłość, a chcemy, żeby ona cały czas w nas się budowała, wybrzmiewała. Można sobie zadać takie pytanie, co ja myślę o miłości do samego siebie? Czy mógłbym sobie powiedzieć, kocham Cię na przykład? Czy to jest coś, co
powodu jakąś blokadę, czy swobodnie nam to przechodzi przez gardło i nie mamy z tym żadnego problemu. Spróbujcie. Ostatni wdech i wydech. Pięknie tak sobie pooddychać, poleżeć. I powolutku wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Więc tak, dzisiaj było o miłości. Może nie było wierszy, może nie było obrazów, ani rzeźb. Ale o miłości do siebie. Co tak naprawdę czujemy, myśląc o tym, czy moglibyśmy sobie powiedzieć do siebie sami. Kocham Cię, na przykład. Takie ćwiczenie i z tym Was dzisiaj zostawiam. Dziękuję pięknie za to, że towarzyszyliście mi dzisiaj i do następnego razu.